To jest rzeczywiście taka zabaweczka, którą chlubi się każde laboratorium posiadające akcelerator elektronowy. To jest taki najbardziej, powiedziałbym, spektakularny obraz śladów elektronów, w tym przypadku w pleksiglasie, czyli w polimetaklanie metylu. Taki pleksiglas poddany impulsowi elektronowemu. Powstają w nim wyładowania i obraz tych wyładowań jest tutaj jak gdyby zamrożony czy utrwalony w postaci takiego rozgałęzionego drzewka. Bardzo pięknie to zresztą rzeczywiście wygląda. Uroczystość nadania doktoratu honorowego w Leeds odbywa się zawsze w obecności tak zwanego chancellora uniwersytetu, którym w tym przypadku jest jej królewska wysokość Duchess of Kent. Rodzina Kentów zresztą była bardzo blisko zaprzyjaźniona z Polską i z polską arystokracją przed wojną jeszcze. Ojciec męża księżnej Kentu był nawet przez pewien czas rozpatrywany przez rząd londyński jako kandydat na króla polskiego, wtedy kiedy myślano o przywróceniu królestwa w Polsce. Doktoraty honorowe na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow są nadawane w obecności Lorda Todda. W katedrze w Glasgow Lord Todd wręcza mi ten doktorat. Jest to bardzo znana postać, to wybitny naukowiec, chemik-organik, laureat Nagrody Nobla, bardzo barwna i znana w Wielkiej Brytanii postać. U nas doktoraty honorowe nadawane są zazwyczaj wybitnym naukowcom, podczas gdy na przykład w Wielkiej Brytanii to mogą być przemysłowcy, to mogą być politycy, ogólnie mówiąc wybitnym ludziom.